Dzisiaj jesteśmy w Kolembrodach, gmina Komarówka Podlaska, a dokładnie znajdujemy się w izbie regionalnej, która jak tak przed chwilą ustaliliśmy powstała już 20 lat temu, będzie obchodziła, obchodzi w tym roku swój jubileusz działania. W ubiegłym roku został przeprowadzony taki gruntowny remont tej izby, i z zewnątrz, i wewnątrz. No, a dzisiaj jestem wspólnie z mieszkańcami razem ustawiamy te wszystkie elementy, które w tej izbie były, a które były po remoncie zmagazynowane w budynku gospodarczym. Od rana pracujemy, od rana wszystko ustawiamy. Nabiera to już coraz większego kształtu. Można będzie zobaczyć te wszystkie rzeczy, które służyły kiedyś do codziennego życia mieszkańców. Tańcom. Nasza izba takim trzonem, głównym kręgosłupem tej izby to jest len obróbka lnu, od zasiania aż do wyrobienia płótna z lnu. Tutaj mamy warsztat tkacki, który był przeznaczony do tkania właśnie płócien z lnu. Przed chwilą został zmontowany, ale też mamy drugi warsztat, ten większy, tak zwany krosna, który służył do wyrobu dywanów. I taki dywan też jest akurat w trakcie pracy. Nie wiem, tutaj jest pani, która potrafi to robić. Twierdziła, że nawet dzisiaj jest w stanie zaprezentować, tylko nie wiem, czy ma Wszystkie, wszystkie rzeczy do tego, żeby to, żeby, żeby to pokazać, oczywiście. Krótka historia tego miejsca, bo też w koluarach rozmawialiśmy, że jest to dawny dom Popa. Tak, bo teraz jesteśmy naprzeciwko kościoła, naszego sanktuarium, ale w tym miejscu stał cała cerkiew prawosławna i do czasu funkcjonowania cerkwi tutaj mieszkał pop. Potem była szkoła, szkoła funkcjonowała do czasu wybudowania nowej szkoły, tak zwanej 1000 latki, i potem ten budynek służył jako takie zaplecze gospodarcze. I dopiero w roku 2003 tutaj mieszkańcy wpadli na pomysł, żeby utworzyć taką Izbę, Izbę regionalną z tych przedmiotów, które były przedmiotami codziennego użytku w ich domach, a które potem wyszły z użycia, z uwagi na oczywiście zmiany, które, które zachodziły w życiu, w życiu na wsi. Jak ta izba będzie dostępna? Jak będzie można ją odwiedzić? Tak, rozmawialiśmy ostatnio z mieszkańcami na zebraniu wiejskim. Chcemy, żeby ta izba była dostępna okazjonalnie na telefon. Chcemy, żeby tutaj był numer telefonu wywieszony i ktoś, jeżeli będzie chciał, mieszkańcy mają tutaj klucz do tego i ktoś na pewno przyjdzie, oprowadzi, pokaże troszeczkę wytłumaczy, bo młodsze pokolenie, praktycznie już nie wie, do czego te przedmioty służyły, jak można było te przedmioty użytkować. Także tak to będzie wyglądało. Czy czekamy cały czas? Być może izba jest otwarta na kolejne eksponaty? Tak, już nawet dzisiaj w trakcie ustawiania tutaj z panami z Kolembru, z mieszkańcami, kolegami rozmawialiśmy, że już wiele osób również chciałoby przekazać takie przedmioty, które może jeszcze te 20 lat temu nie byli zdecydowani, żeby przekazać, bo może sentyment, może, może inne względy, ale teraz deklarują, że mogliby to przekazać. Także jest to cały czas ta ekspozycja otwarta na to wszystko, co, co jeszcze u nas. Jest na strychach, w jakichś tam budynkach gospodarczych, komodach, że można to wyeksponować i pokazać szerszej, szerszej publiczności. Tak. Kolem Brody to ogólnie bardzo fajna miejscowość. Tuż nie, nie, opodal stoi wielka mapa, na niej szlak podróży po Kolembrodach, dnia by brakło, żeby odwiedzić te wszystkie miejsca? Myślę, że jednego dnia raczej tak, bo jest to bardzo ciekawa miejscowość. Miejscowość z fajną, bogatą historią, bo to i historia sięgająca króla Jana III Sobieskiego. To jest związane z cudownym obrazem, ale to jest także historia związana z unitami, z męczeństwem unitów podlaskich. To jest Las Sumierz, gdzie też warto zajrzeć, warto w ten klimat tego lasu się wsłuchać. Tam w zasadzie nie ma jakby wiele do zwiedzania, ale samo miejsce i opis jak się poczyta, szczególnie remonta z ziemi hełmskiej, no powoduje, że człowiek się przenosi jakby w inną rzeczywistość. Także tutaj jest, no i warsztat terapii z tych nowszych, nowszych spraw, warsztat terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych z niepełnosprawnościami też tutaj już od wielu lat, od wielu lat funkcjonuje. Także bogata, bogata historia, piękna przyroda, nic tylko przyjechać Zobaczyć i odwiedzić. I na koniec, na chwilę do Izby Regionalnej trwa wielkie sprzątanie. Ustawiacie pamiątki, ekspozycje, szykujecie, kiedy otwarcie to tak w sumie nawet dzisiaj przy okazji wizyty pana redaktora jeszcze terminu nie, nie znamy bo nawet tak umknęło naszej uwadze że jest to okrągłe 20 lat przeczytaliśmy tak w międzyczasie tak zwanym kronikę i wychodzi że mamy 20-lecie 20-lecie zespołu Kwiaty Polne i 20-lecie 20 Izby Regionalnej powstały razem i Kwiaty Polne i ta izba się tworzyła Kwiaty Polne swój jubileusz obchodzą 22 października zaczniemy Pieśni Maryjnej właśnie w sanktuarium Matki Bożej w Kolemrodzkiej. Potem będzie ta druga część w, w remizie, w budynku remizy, ale myślę, że izba będzie wymagała osobnego, osobnego dnia, żeby też tutaj pewien program przewidzieć i podkreślić, że ona już 20 lat funkcjonuje. Sam budynek jest bardzo ciekawy. Myśmy, jeszcze wrócę do remontu w ubiegłym roku, myśmy chcieli odkryć całą konstrukcję, bo przedtem to było dość funkcjonalne mieszkanie, więc ono było obite płytami, pomalowane, natomiast chcieliśmy pokazać e, dla odwiedzających całą konstrukcję. Tutaj może pan redaktor pokazać, jaki, jaki jest sufit, jaki jest e, zewnątrz budynek. Jest to oczyszczone, wypiaskowane podłogi. Niektóre elementy z uwagi na e, duże, e, duże zużycie zostały przykryte no, płytą. Musieliśmy to zrobić, żeby też pewna estetyka taka była, była wizualna tutaj. Środki tutaj pochodzące, to po, pochodzące z budżetu gminy. Pracują? Tak, ten remont z ubiegłego roku to był wykonany w 100% z budżetu gminy Komarówka Podlaska. Takim też wielką taką zachętą do tego remontu było to, że tutaj się odbyły dożynki powiatowe i chcieliśmy też pokazać cały ten budynek i wnętrze i zewnątrz dla bardzo wielu gości było z całego powiatu i nie tylko.